Hello, witajcie serdecznie, moi drodzy, z tej strony Marzałość, a to jest ostatni odcinek z Gakuena. Co się stało? Czy coś zepsułam? What? What? Co się w tym momencie dzieje? Co? Co tu się stało? Dlaczego tak nagle to przeskoczyło? Bo ja jestem absolutnie pewna, że nawet niczego od tamtego momentu nie przekiwałam. Nie przeklikiwałam, więc... Nie rozumiem, o co za bardzo chodzi. Aha, genialnie. Lot. Już teraz coś zadziała. What? Nie mówcie mi, że ja będę musiała od początku. Cóż, moi drodzy. Najwyraźniej ta gra nie lubi być jechana i stwierdziła, że mnie szani. Mogłabym zrobić sobie nowy zapis, jak teraz o tym pomyślę. W każdym razie, no to do widzenia, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Bye bye. Halo? Help me? Okej. Musiałam przeklikać całą grę. Więc jeżeli teraz się coś zepsuje, to ja to rzucę w pistu. Szczęśliwy ending. Ostatni epizod. Włącz się po ludzku. O, git. Przepraszam. A sobie jej tak delikatnie przeprosił. Także tylko ja mogłam to usłyszeć. On nagle puścił moją dłoń. Nie mów mi, że ja go wybrałeś. Nie. Asagi powiedział to bardzo wyraźnie do dyrektora. Wyjaśnię te nielegalne działania, nawet jeżeli to oznacza utracenie Akademii. To oznacza, że Asagi i ja będziemy musieli sobie powiedzieć do widzenia. On nie ma nic, za co musi przepraszać. To mogło być kłamstwo, jeżeli bym powiedziała, że nie byłabym smutna, a też rozumiałam, że Asahi nie może podążać za niekaraniem tych nielegalnych działań. Nie mieliśmy wyboru. Ale wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Ty jesteś zupełnie twój ojciec. Ma zamiar opuścić osobę, którą kochasz, za pieniędzy, moc i... władzy? Sławy? Julia wparował do biura dyrektora krzycząc. Julia, dlaczego tu jesteś? Pewnie co, jakoś... Nawet nie jestem zaznaczona. On jest moim bratem. Asahi ciężko próbował Asahi mu wyraźnie ciężko było ujawnić tą ciężką prawdę mnie. Ja, ty nie rozumiesz mnie. Nie zrozumiesz źle, Boże. Nie chcę wybaczyć tym nielegalnym działaniom.
Nawet jeżeli to oznacza powiedzenie do widzenia jej, to jest ten rodzaj samolubnego myślenia, jaki ty masz. Asahi słuchał to uważnie, gdy Yuya... Gdy Yuya uwalniał swoją złość dla niego. Ty możesz tego nie wiedzieć, ale moja matka i ojciec kochali się wzajemnie. Niestety, ten człowiek wybrał fortunę twojej matki. Nie powinnam się wtrącać w przeszłość, którą się coś takiego wydarzyło. Że nie powinna się wtrącać w rozmowy, ale czemu to jest tak sformułowane? Rozmawiałam z nim zaledwie chwilę temu, ale mogłam uwierzyć to, widząc jak on traktuje swojego własnego syna. Cisza. On powiedział to spokojnie. To nie tak, jak spokojny on był. Zresztą nie tak, że on powinien być spokojny, zważając na to, że ten cały konflikt jest przez niego. Rozumiem twoją decyzję, ale znasz chociaż źródło tych nielegalnych działań? Przypuszczam. Przypominam ci, że błędy nie są tolerowane. Znalazłem i to byłeś ty, który to zaczął. Oczy dyrektora się zwęziły. Boże. Po polsku jak to jest? Zwężyły. I patrzył na Sahiro tak, jakby mierzył go wzrokiem. Słyszałem, że spotkałeś się w Orin dawno temu na cmentarzu. Nie było tam żadnego grobu z rodziny Minakawy. Co? Której rodzinie dawałeś pieniądze? Dyrektor zagryzł wargi. I odwrócił swój wzrok. Chciałeś przyjść na emeryturę i ty, Julia, jak mieści się tym zająć? Co? Ciekawe będzie. Ty nie możesz po prostu zadecydować tym. Krótko mówiąc, dyrektor pójdzie na emeryturę, a ja się tym zajmie? What? Co za zbieg wydarzeń. Ale... Nie możesz tego w ten sposób rozwiązać, to... A woś, brakuje ci za dużo słów, albo po prostu nie myślisz. To nie jest dyktatura.
To nie będzie problem tak długo, jak o tym myślę. Człowiek, który wszedł przez otwarte drzwi, był ubrany raczej w dosyć ekskluzywnie wyglądający garnitur. Jesteś? Jednym z wykonawców organem wykonawczym na kawy grupy zbieraliśmy informacje, Boże, albo informacje ze sceny już od paru kilku lat. Uzbieraliśmy wystarczająco dużo do tego, że zmusi cię do rezygnacji. Przepraszam, ale kim ty jesteś? O, jak nie krzyczę z mojej strony. Jestem jednym z gości, których spotkałeś w nocnym klubie. Asahi wygląda na zaskoczonego tego, by zdawał sobie sprawę, kim on może być. Jestem bardzo rozczarowany, że nie będę miał okazji pracować wraz z tobą. Twoja pochwała jest dla mnie wystarczająca. On wyszedł z pokoju w ciszy. What? Spojrzałem na twarz dyrektora. On wyglądał tak, jakby postarzał się dramatycznie o parę lat w ciągu jednej minuty. Zawsze oczekiwałem twojej pochwały, ale teraz mam zamiar wybrać moją własną przyszłość. Dobra, chodźmy. Okej. Zabrałam się z sofy i ruszyłam w stronę drzwi. Spojrzałam na dyrektora, ale on dalej siedział tam w ciszy, tak jakby zaakceptował to odrzucenie. Próbowaliśmy przejść obok Yui, ale on postąpił parę kroków naprzód. Jak możesz to w ten sposób skończyć? Zostawić to wszystko ja. Naszego okropnego ojca, firmy, akademię, to wszystko jest w twoich rękach. Jak ty możesz tak po prostu do mnie to wszystko tak łatwo zostawić? Ja, jesteś pierwszą osobą, do jakiej kiedykolwiek czułem, że mogłaby być lepsza ode mnie. Chyba na poważnie, jakby nie, za dużo nie spałem. Więc wiem, że wykonasz jedną robotę. Więc ty czujesz tak samo. Wygląda na to, że... Wygląda to, że ta dwójka nadal ma pewną rezerwę wobec siebie nawzajem, ale jestem pewna, że pewnego dnia będą w stanie się zaakceptować. To jest to, co czułam. Dzięki Bogu, teraz akademia nie zostanie zamknięta. Przypuszczam, że nasze szkolne dni... Chciałam przypuszczać, jakby... Chciałam przypuszczać, że nasze szkolne dni mogłyby pozostać niezmienne. No, wątpię. Cieszę się, że tak to poszło. Asahi uśmiechał się tak uszczęśliwiony, ale ja byłam trochę na przedmatwienie. Asahi, co się wydarzy teraz? Nie wiem, niech się oświadczy. Pewnie i tak to zrobi. Po tym, jak zostawiliśmy to wszystko w rękach brata, jego brata Yui,
Asahi ma mógł prawdopodobnie uczęszczać do uniwersytetu za granicą i jakiś odnieść sukces w życiu. Ale jakoś coś w tym wszystkim mnie kłopotało. Tak jak myślałam. Myślę, że pójdę na studia za granicą. Co? On znowu mnie zaskoczył. Ale pamiętam, jak wspominał, że marzył o tym do mnie wcześniej. Wchodzą mi za drzwiami, gadają, ja znowu normalnie oszaleję. Chciałbym się wynieść dalej od moich rodziców i cieszyć się tą wolnością. Przypuszczam, że mogę zacząć od tego. Rozumiem. Potrzebuję trochę czasu, ale myślę o zostawieniu Japonii jeszcze przed końcem tego roku, what? Jestem pewna, że Asahi będzie odnosił sukcesy nawet poza zagranicą. Ale dlaczego czuję, że nie chcę go zostawić, albo nie chcę go puścić? Asahi kontynuował rozmowę, ale byłam zbyt zajęta moimi własnymi myślami, żeby zwrócić na to uwagę. Ten dzień się mi naprawdę wydłużył. Czułam się taka wykończona, kiedy zajęcia dobiegły końca i wracam do mojego dormitorium. Fale uczniów wracały w tym samym kierunku do dormitorium. Mogłam zobaczyć grupki, które chodziły. Byłam zaciekawiona, ale także ponadto zmęczona i kontynuowałam iście bez zbytniego patrzenia. Avorin. Usłyszałam, jak moje imię było wołane. Spojrzałam w stronę jednej grupki. Asahi pobiegł w moim kierunku z całego tłumu. Asahi, o co chodzi? Czyli minęło kilka dni, jak rozumiem. Okej. Nic, po prostu nie rozmawialiśmy za dużo ostatnio. Czy ty masz trochę wolnego czasu teraz? Spojrzałam na całe kółeczko złożone z ludzi. Wszyscy patrzyli na nas. Okej, chciałbyś gdzieś pójść, więc? Zanim zastanawiałam się, o czym może chcieć pogadać, wyczułam, że to nie jest nic dobrego. Odkąd? Odkąd szkolne ogrody były takie piękne i zielone, zapomniałam o tym, że Akademia Kirika była zlokalizowana w mieście. Gdy zatrzymaliśmy się na zewnątrz kampusu, miasto było pełno ludźmi i wszyscy... I odnaleźliśmy, że byliśmy otoczeni przez budynki. Ja naprawdę nie doceniałam tego, jak prestiżowa była ta akademia. Jest to akademia. Boże. I on ochronił ją. Wszystko powinno zostać już zrobione, ale było coś, co do końca nie dawało mi spokoju. Poszliśmy do środka restauracji, gdzie Asahi pracował, roznosząc napoje. Asahi, wygląda to, że masz zabawę? Nie powiedziałbym tego, jestem naprawdę zajęty przez te wszystkie rzeczy, jakie muszę zrobić. On wzruszył swoimi ramionami, ale jego ekspresja wygląda na podekscytowaną. Więc o czym chciałem ze mną porozmawiać? Jutro mamy dzień wolny, czyż nie? Wiesz, w końcu znaleźliśmy trochę wolnego czasu, więc chodźmy gdzieś razem. To dosyć nagłe, co się wydarzyło? Byłam podekscytowana tym nagłym zaproszeniem, ale byłam też tak szczęśliwa, ponieważ pójdziemy gdzieś razem. A, masz rację, przepraszam. Nie chcę się zmuszać, ale... Chcę spędzić trochę czasu wraz z tobą.
To jest dosyć sprawę, że on próbuje. Że on próbuje wywołać we mnie jakby wspomnienia. Powinna być szczęśliwa, ale sprawia, że mam ochotę zaprzeczyć to, kiwając głową, coś w stylu, Boże, nie. Przepraszam, już mam plan na jutro. Sprawiałabym problemy akceptując to, ponieważ chciałam po prostu wspominać z Asaki, what? Rozumiem. Dziewczyno, po co ty komplikujesz to niepotrzebnie? Idź już z nim. Widząc jak jego twarz wydaje się mi wyglądać na bardziej zdołowaną, znam sobie sprawę, że go zraniłam. Cóż, więc pogadamy później. Po prostu przetaknęłam myśląc o tym, jak wiele czasu będzie jeszcze, żebym mogłam powiedzieć do widzenia w ten sposób. Czyli tobie chodziło o to, że będziesz musiała powiedzieć do widzenia? Co? W którym momencie nie było o tym wspominać, kobieto? Czemu tak nagle pod koniec o tym wspomniałaś? Potem w nocy Toma zawołał nas wszystkich. Mieliśmy plan, żeby wystawić pożegnalne przyjęcie dla Asahiego. Jestem tutaj pierwsza. Siadłam na krzesłach i spojrzałam wokół szkolnego starego budynku. Szkolny budynek nie był używany od wtedy, więc naprawdę wcale tutaj nie musieliśmy być. Jest tutaj tak wiele wspomnień w tym miejscu. To prawda. Co? Zaskoczona odwróciłam się i zobaczyłam Asahiego, który stał tam. On nie powinien być nawet zaproszony. Jakby on nie powinien wiedzieć o tym, że był zaproszony w tym stylu. Pewnie go chcieli tutaj przeprowadzić po prostu. Co ty tutaj robisz? Prosiłem Tomę, żeby cię tutaj zawołał. Co? Dlaczego miałby? Stałam tam zaniepokojona. Asahi wykorzystał ten czas, żeby się do mnie zbliżyć. Przyknął i wtedy... Boże, nie przyknął. Przyklęknął na jedno kolano. I wtedy wyciągnął coś przede mną. A, Asahi? Moje serce zaczęło bić w dzień. On wyglądał jak książę z baśni. Boże. Bajki, baśni. Boże. Pff. On zaczął mówić, ignorując moją reakcję kompletnie. Wspomnienia nie wystarczą, więc proszę daj mi obietnicę na przyszłość. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Będę dbał o ciebie. Saki spojrzał w górę na mnie i wyznał swoje uczucie otwarcie. Cóż, właściwie zakochałam się o tobie od pierwszego wejrzenia. Ja tylko chciałem się zachowywać fajnie przed tobą. To było wystarczające dla mnie. Ale z jakiegoś powodu zacząłem się otwierać na ciebie, pokazywać ci moją słabszą stronę, tylko tobie. Przypuszczam, że byłem przeciwko oczarowany. Ale będę szczery, nie mam pojęcia, co zrobić. Asahi. Ale chciałem zacząć być kimś, z kogo mogłabyś być dumna. To dlatego ty idziesz na studia za granicę? Tak, ponieważ chciałbym się stać niezależny, tak szybko jak to jest możliwe. Nie mam pojęcia... jak on chce tu zostawić, jakie to ma mieć znaczenie, to jego odejście? Nagle... sobie przypomniałam wszystkie moje samolubne działania, które robiłam przez parę ostatnich dni. W tym samym czasie byłam jednak wypełniona szczęściem.
Więc chcę, żebyś mi miał obietnicę, że kiedy wrócę, potem będziesz już tylko moja? Przekręciła moją głowę na jeden bok, mając szeroko otwarte... Co? Pozwalając moim łzom uciec. Okej, już myślałam, że szeroko otworzyła oczy ze zdziwienia i udaje debila. Asahi wyjął małe pudełko ze swojej kamizelki. Proszę, zaakceptuj ten pierścionek, jeżeli masz wobec mnie jakieś uczucia. To jest... Asahi otworzył wieczko i pokazał, zaoferował to mnie. Był to mały diament, który lśnił ze środka srebrnego pierścionka. To jest pierścionek zaręczynowy. Chciałbym obiecać ci przyszłość, naszą wspólną przyszłość. Nie podoba mi się ten koniec. Nie podoba mi się. Moje samolubne działanie może sprawić, że będziesz sama przez jakiś czas. Dlatego... Avelyn, chciałbym, żebyśmy mieli obietnicę. Kiedy wrócę, weźmy ślub. Jeżeli to zaakceptujesz, wtedy... Mi się ten koniec nie podoba. Dlaczego ty sobie nagle gdzieś wyjeżdżasz, a mi zaoferujesz pierścionek, no? Właśnie, tylko nie lubię źle napisanych gier. One są takie... Takie... Bez sensu. Asahi spojrzał w dół, będąc pozornie niepewnym. Asahi, ja też mam wobec ciebie uczucia. Kocham cię. Wkrótce, jak to powiedziałam, łzy spływnęły po moich policzkach. Asahi uśmiechnął się delikatnie i otarł je swoimi palcami. Obiecam, że cię uszczęśliwię. Miałam pewne uczucie, że będzie jeszcze wiele rzeczy, które będzie trzeba zrobić przed tym, ale wiem, że Asahi będzie w stanie to zrobić. Przytaknęłam cicho. Właśnie wtedy twarz Asahi się przybliżyła. Asahi? Po raz pierwszy chyba nie dali ilustracji tak ni z kruchy, ni z pietruchy. Przepraszam, ale czy mogłabym stworzyć jeszcze jedno wspomnienie wraz z tobą? Tak. Asahi delikatnie objął mnie w miejscu. Pocałował. Jego usta były ciepłe, a moja pierś... Boże. Moja dykcja tak bardzo boli w takich momentach. Ja bym chciała tak dobrze brzmieć, a tak bardzo boli. Się zacisnęła, byłam taka szczęśliwa. W tym momencie zdałam sobie sprawę, jak bardzo kochałam Asahiego. I to tyle? I wtedy nagle był czas, żeby powiedzieć sobie do widzenia. Ty naprawdę zostawiasz ten kraj? Chociaż tyle dobrego, że jeszcze zobaczymy ich pod koniec. Tak, jestem smutna odnośnie zostawienia Akademii Kirki, ale mam uczucie, że zostanie to i mogłoby być złe dla mnie. Z tą nagłą rezygnacją z bycia dyrektorem Yuya objął prowadzenie na czoło. Zaczęło lecieć wiele plotek odnośnie tego... Zaczęło się tworzyć wiele plotek odnośnie tego i nawet media zaczęły przychodzić do szkoły. W tym przypadku... Było tam trochę gorączkowo. Byłem zaskoczony, że... Nauczyłeś się, jak oszczędzać swoje pieniądze? Cóż... To prawda, myślałem, że on rozważał coś innego, jak...
biorąc pod uwagę, że jakby coś innego jest z biznesem Minakamy, że ich biznes wygląda inaczej. Cóż, to nie tak, że myślałam o tym jakoś dużo. Po prostu zagrałem trochę na giełdzie i trochę się czegoś nauczyłem. Zdobyłem jakieś doświadczenie. A masz chociaż wystarczająco, żeby studiować za tą za granicą? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Ponieważ jest tam wiele rzeczy. Ponieważ takie rzeczy są dla ciebie jakby zbyt skromne. Nawet po naszej konfrontacji z dyrektorem Toma nadal całkiem komfortowo wytykał Asahimu jego wady. On mógł być synem dyrektora, a nadal jakby ułożył pewną ścianę między nimi. Asahi zaczął zbliżać się do Yui, który jakby obserwował to wszystko z dystansu. Czuję się źle, że zmusiłem się do tego wszystkiego, ale powodzenia, Yuya. Jeżeli będziesz chciał ze mną porozmawiać za każdym razem, jeżeli... Możesz porozmawiać ze mną za każdym razem, jeżeli będę mógł ci jakoś pomóc? Samolubny do samego końca. Oboje się uśmiechnęli i wymienili uścisk dłoni, niby coś. W końcu Asahi poczuł do mnie. Cóż, więc ja będę szedł. Asahi położył torbę na podłodze i dotknął mojego pierścionka na prawej ręce. Tak jakby sprawdził naszą obietnicę na wspólną przyszłość. Okej, dbaj o siebie. Obiecuję, że się wkrótce z tobą zobaczę. Że przyjdę się z tobą zobaczyć. Obiecujesz? Przytaknęłam. Cóż, więc będę szedł. Asahi podniósł torbę i poszedł w stronę bramek. Łzy zaczęły płynąć, zamazując moje pole widzenia. Ale jakby trzymałam się i obserwowałam, jak jego postać się staje coraz mniejsza z dystansu. Nie ma zamiaru płakać? Nie, chcę powiedzieć mu do widzenia z uśmiechem. Wiem, że się znowu spotkamy. Odpowiedziałam mu to z uśmiechem, dotykając pierścionka na moim prawej ręce. Czy to był happy ending? Czemu to był happy ending? Why? Mi się nie podobał. Ej, seryjnie. Jak na happy ending, to powiem wam szczerze, że takie... No okej, mógł zostawić to wszystko, ale dlaczego on musiał wyjechać do innego kraju i nie zostawić i wrócić Bóg wie kiedy? Jest takie... W ogóle ta gra jest taka strasznie niespójna według mnie. Jest źle napisana, bo mogli mieć tutaj lepszy potencjał, naprawdę. Ale... Skoro jesteśmy przy końcu, moi drodzy, to od razu to powiem prosto z mostu. Bo w trakcie tej serii zaczęłam po prostu gdzieś już na początku, w połowie początku się nudzić. I zaczęłam z czystej ciekawości patrzeć, czy inne ścieżki są chociaż po połowie podobne do tego. I niestety są. I to jest całkiem zabawne, bo ta gra jest strasznie schematyczna. Do tego stopnia jest schematyczna, że niektóre ilustracje u innych panów są wręcz kopią tego, co jest u Asahiko czy u kogoś innego i tym podobne. I praktycznie cała gra się upiera w ten sam sposób, że mamy to, że nasza bohaterka zaczyna się zaznajamiać z jednym panem, potem, nie wiem, tam się zaczynało jako kolejne.
Jestem pewna, co tam jako kolejne było, czy oni bierali i ten. Czy był ten festiwal, czy też było coś innego? O, dostałam na Steamie tą. Wszystkie ilu? Wszystkie no to. I powiem wam tak, ta gra jest strasznie schematyczna. Ja się czułam już tutaj w drugiej połowie trasy Asahiko, już tak konkretnie w tych dwóch trzecich się zaczęłam nudzić, a w trzech trzecich już miałam kompletnie dość tej gry, bo może ja zbyt poważnie do tego podchodzę. Naprawdę. Jakby oczekuję od visual novelki, że się wczuję w całą historię. Nie będę śmieszkować, bo to jest visual novelka, a nie jakaś konkretna komedia. Nawet nie wiem, czy Tengakuen Club się pod komedię kwalifikuje, chyba nie. Bo widzę, że tam jest dużo dramatów u tych panów wszystkich. W ogóle nie podoba mi się historia, jest strasznie źle rozpisana. Przede wszystkim największą wadą jest to, że jest to strasznie schematyczne i że to się urywa w dziwnych momentach. I z tego powodu ja myślę, że nie dam rady po prostu zacząć kolejnej trasy, bo kolejną trasą, jaką miałam zacząć, to był Toma. Stwierdziłam, że na trzeci ogień nie wiem, kto tam by poszedł, ale ktoś by poszedł pewnie. Ale ja po prostu nie jestem w stanie zacząć tej kolejnej trasy, bo taka jest zbyt nudna, żeby ją tak po prostu ciągiem nagrywać. Mi się nawet nie chce myśleć nad tłumaczeniem tej gry, bo dla mnie ona jest bez sensu. Jakby milion angielskich słówek jest tutaj dołożone, które mają to samo znaczenie i no może już sam już tłumaczenia nie będę się czepiać, bo ja sama nie jestem najlepsza w tłumaczeniu. Ale po prostu nie podoba mi się to, jak jest rozpisana. Po prostu nic z gruchy, nic pietruchy. Tak jakby w środku rozmowy urwali wam scenkę. Ja nie jestem w stanie tego znieść. Ja wiem, że gdybym nagrywała kolejną trasę, to raz, żebym się zaczęła nudzić. Dwa, żebym się zaczęła wkurzać. I trzy, żebym miała już kompletną brak ochoty nagrywania czegokolwiek na ten kanał. Więc ja stwierdziłam, może to być trochę samolubne, ale ja stwierdziłam, że już nie będę nagrywać kolejnej trasy. Tą serię sobie zakończę na tej trasie Asahiego. Nie wiem, może kiedyś wrócę do tej serii i ją dokończę w całości, kiedy już będę mniej poważna i będę po prostu miała ochotę na patologię. Kiedy naprawdę będę miała ochotę już nie myśleć i po prostu nagrywać ciągiem dalszym, co leci. Ale żebyście się nie czuli smutni, że wasz najbardziej ulubiony facet nie został tutaj pokazany. Chociaż teoretycznie jak była ankieta, no to Asahi wygrał, no to myślę, że to dobrze, że pokazałam ścieżkę, którą najwięcej ludzi chciało obejrzeć. Ale dla tych, którzy na przykład czekali na, nie wiem, okularnika Tomei czy kogoś innego. Nie, jak ja sobie myślę, że musiałabym znieść trasy Wataru czy Yui. Nie. Powiem szczerze, że może już to Tomei Saku bym zniosła, ale pozostałą tą trójkę to tak czarno widzę. Nie, nawet Tomei by nie zniosła, bo to jest takie typowe wytykać wszystkie błędy jak leci. Chociaż okularnik wygląda taki cicho, takie cicha woda brzyża i rwie, więc bym się zastanowiła już nad jego trasą, ale nie jestem pewna, czy mam ochotę ją zaczynać tłumaczyć. Szczerze mówiąc, bardziej jestem skierowana w tym kierunku, żeby dla tych ludzi, którzy by chcieli poznać jednak trasy innych facetów, ponieważ ta gra jest naprawdę schematyczna i po prostu zmienia się facet, ale jakby ciąg dalszy jest ten sam, czyli że jak oni poszło. Daj mi wspomnieć na ilustracji, bo ja nie pamiętam tak dobrze. Tak, no na początek sobie się zapoznawaliśmy z tym bohaterem, nasza bohaterka, jakże nie spała przez całą noc, więc jest ta słaba. Chyba potem tam było coś, że oni się zaczęli uczyć razem. Chociaż jak tam był Wataru, to ten młodszy to się z nim chyba nie uczyła, czy coś w tym stylu. Po prostu była sama. Szli do tego sklepu, czyli tą taką awarię, co mieli z tym zaopatrzeniem. Potem był ten festiwal. Potem było o tym, że chłopak czuł się wymęczony, miał swoje własne problemy. Potem jakieś były problemy z bohaterką. Potem... No i potem ten koniec, nie? To całe... stał się numerem jeden, nie? Więc ta gra jest praktycznie schematyczna i po prostu zmieniają się problemy chłopaków, więc ja bym poszła na taki układ, że zamiast zaczynać kolejną trasę, ja wam to na spokojnie ogram sobie, wykinając pod nosem.
nie nagrywając tego i po prostu wynerwiając się sama do siebie. Nagram wam recenzję ze streszczeniem trasy każdego pana. Bo myślę, że inaczej nie będę w stanie znieść, że tak to powiem, całej reszty. A nie jestem pewna, czy bym chciała zaczynać trasę Saku. Bo jak już powiedziałam, to myślę, że jego trasa najbardziej by mnie zainteresowała z tych wszystkich, z których panów teraz mam zaoferowanych. Ale jeżeli historia u niego jest rozpisana tak samo jak u Asahiego, to myślę, żeby tam było sporo wycinania w tym materiale, więc przepraszam. Jestem samolubna, wiem, ale w zamian dam wam tą recenzję, dam wam jeszcze ją w te wakacje wraz z recenzją Nemlesa, więc serdecznie was proszę, żebyście zaczekali na to i do zobaczenia w kolejnych... A, Boże! Nie, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Ponieważ nie będzie teraz zupełnie żadnej serii na moim kanale, stwierdziłam, że będzie o wiele lepiej, jeżeli popracuję trochę nad jakością tego, co dodaję na mój kanał, bo nie ma co ukrywać, że ostatnio robiłam wielki wysyp filmów, z których nie do końca byłam zadowolona. No, dla przykładu Epchementala naprawdę dużo dodawałam, ale tam mi się nie podobało to, bo ekran mi się czasem zwieszał przez to, że mój laptop był stary i nie wyrabiał z takimi rzeczami. No, dźwięk audio, no to niestety na niego nic nie jestem w stanie poradzić, bo mój mikrofon jest jaki jest. I myślę, że w najbliższym czasie się nie zmieni. Ale chciałbym popracować chociaż nad tym, jak odcinki są zrobione. I myślę, że sobie wystarczy na tym pracować już od kolejnej serii, jaka będzie to Paranoja, która ma zostać ponoć wydana w sierpniu. O ile zostanie wydana w tym sierpniu. Jeżeli chodzi o... Kopciucha, to oczywiście ja dalej nie mam pojęcia zielonego, co z nim, gdzie, co i jak. Ale myślę, że... Cóż, myślę, że... Na razie to są te dwie serie, bo Hove to tej, kto dalej nie kupiłam z tej promocji. Mam pomysł na Winter Novel, ale to jest gra typowo o świętach, więc myślę, że zacznę jej w lecie, będzie trochę takie eł. Więc na razie na moim kanale nie będzie się za bardzo nic pojawiać. Myślę, że będą się pojawiać jedynie recenzje gier i visual novel, bo jest tego naprawdę od czorta, jakby, jak sobie tak przeliczyłam. Tylko niektóre recenzje chciałabym nagrać z Hanią, bo ona też ogrywa te gry, a z pewnością lepiej się tego słucha na zasadzie dyskusji, a z drugiej strony też nie chcę jej zawracać głowy, kiedy ona jest teraz w Korei, więc muszę na nią zaczekać aż do października, żeby coś nagrać. Więc będą się pojawiać recenzje, pewnie takie jak na Meles, pojawi się Tengaku N Club. Myślę, że się jeszcze pojawi recenzja z pewnych gier na PS Vita. Nie chcę robić recenzji gier, które są darmowe, no bo to jest coś, co każdy może poświęcić czas, sobie pobrać, zagrać, jakby nie musi na to wydawać pieniędzy. Więc, moi drodzy, myślę, że na moim kanale będzie się pojawiać tylko obecnie recenzje, ewentualnie jakieś one-shotki. Ewentualnie tłumaczenia piosenek, bo przypominam, że się zabrałam także za tłumaczenia piosenek z Idolish. Także przyjmuję propozycje na inne piosenki i także przyjmuję propozycje na inne serie, które mogłabym nagrywać. Więc jeżeli macie coś od siebie, co byście chcieli u mnie zobaczyć, a być może znacie grę, którą ja nie znam i ona jest ciekawa, ja po prostu jak ją zobaczę, to będę miała oczy jak 5 zł, będę po prostu zrobię jedno wielkie walić wszystkie moje oszczędności, kupuję tą grę, nic mi to nie obchodzi. Więc wiecie co pisać w komentarzach, możecie też wyrazić swoją opinię, którego... jak wam się podobała trasa Asahiego. No według mnie to ten koniec był kompletnie od czapy już zrypany do końca. Jakby cała trasa nie była już taka zbyt urocza i zbyt gorzka z jednej strony. Więc myślę, że skończę paplać i to już zakończę sobie to wszystko, więc do zobaczenia moi drodzy w kolejnych seriach. Bye bye!